Cześć, witajcie! Ja jestem Gringroove, a to kolejny już trzeci odcinek, w sumie drugi, bo pierwszy był prologiem, ale załóżmy, że trzeci odcinek z gry LEGO Władca Pierścieni. O ile dobrze pamiętam, co to jest? Obracać korbą. O ile dobrze pamiętam, nie odpadaj do wody. O ile dobrze pamiętam, to muszę udać się do Bri. Ale nawet nie ma co do tą korbę ukręcić specjalnie. No dobra, czyli muszę, dobra. No to tak nawala teraz. Muszę udać się do Bri, a z... Ojejku, chyba kogoś zabiłem. No dobra. Muszę udać się do Bri, tak mi nakazał Gandalf. No dobra, tak było w filmie. W sumie nie muszę zbierać tych wszystkich krzaków, bo to... Prawdziwy bohater, że co tam jest, to jest tylko jak jest misja odpalona. Więc teoretycznie nie ma takiej potrzeby. Ej, ludzie, w Bri się odblokowuje metrilową łopatkę. Czy to jesteś Frodo? Tak, to jesteś Frodo. No to odblokujemy tę metrilową łopatkę. O, posąg podróżny. No, ale to też go tutaj chcę odblokować. Te wszystkie sekrety mi wyjawi w Bri. A co to są te listy? Zaznaczę sobie do tego drogę. Można? Można. Aby rozpalić ogień Lego. No to rozpalimy. A co mi to też rozpalę? Na pewno w deszczu rozpalisz krzesiwem. Tu? Nie, tu. Nie, przecież ustawiłem sobie inny cel na mapie, tak? Myślę, że to mapa. Skoro ja jestem tutaj, to... Ustaw cel, wybierz. Dobra, cel jest ustawiony. O, no teraz działa. Co ja zrobiłem? A doszło kilka sekretów. No a to co, muszę iść w dół? Rozpal to. Tak, to jest dobry pomysł. Tego oczywiście nie rozwalę, bo potrzebuję coś epickiego. A, czyli żeby zbierać te gunwa, muszę mieć coś, żeby rozwalać jakieś tam super metalowe coś. Czy no, czy coś. To co mamy? Jeśli się tu w gramole... Aha, no to wyjdę górą. To w sumie fajnie. Po co mi się? A tutaj też gdzieś był kowal, pamiętam. I zaraz zobaczycie, co zrobię sobie, nie? Po prostu... To jest epickie, co ja teraz zrobię. Znaczy nie, to nie jest rozpalanie oczywiście... ognia w deszczu. Aha, czyli nadal nie mogę tego zrobić. Ale dobra, no to... A tu jak się w gramole? Ooo, klocek! To mi się bardzo przyda. Ale czy ja mogę stąd wyjść? Nie mogę, tak po mojemu. Właśnie jakiś komunikat mi wyskoczył z antywirusa. Nie wiem, sorry. Ale nie wiem, że to się nagrywało, ale dla pewności jeszcze raz wcisnąłem F9. Jeszcze w jednym miejscu powinienem to rozpalić ogień i byłoby wtedy gitarson, nie? Tylko czy jest jeszcze takie miejsce do rozpalenia? O, jest, dobra. To jest 4x4 i czy za to dostanę? Ktoś mnie przytuli za to? A, okej, okay. Zblokowały mi się pieniążki na środku. Całkiem przyjemnie. Nie powiem. Ghibli może rozbijać popękane podłogi, tylko to jest ściana raczej. No, trudno. You look like a helpful sort. Fancy making me a mithril trowel to replace my tatty old one? For your trouble, I'll let you in on a secret to help you seek out other quests. Czyli jednak muszę zrobić mithrilową łopatkę i przy okazji chyba ją podwędzimy, bo pamiętam, że
Ja cały czas miałem metrilową łopatkę. Znaczy ja nią walczyłem dzielnie. Hej. Cześć, otwieram drzwi. Cześć, Kowal. Aha, to są schematy. To wiele wyjaśnia. Po co zbierać to gówno? Tak, chcę metrilową łopatkę. Robisz mi, panie, metrilową łopatkę? Aha, a za żółte klocki się faktycznie robi te łopatki. Aha, wrzuciłeś dwa klocki do pieca. Tam, kasą posypałeś. A jeszcze sam mam ją zrobić. Wow. Teraz to, zaskocz mnie, co wyjmiesz? Klocek, no co mogłeś wyjąć? Oho, czyli to jest metrilowa łopatka. Chodź tu, Frodo! Ty jesteś Frodo. Weź tą łopatkę. Nie! Co ja zrobiłem? Ale ja chcę ją dla siebie, nie oddam mu mojej metrilowej łopatki. Aha! A teraz zniszczę świat! Za pomocą mojej metrilowej łopatki! O, widzieliście, jaki kombos wszedł? Proszę państwa, metrilowa łopatka... Au, ogień! Jestem ognioodporny. No i co teraz? Oh, thank you so much. A co to jest? Jakiś brązowy klocek. Wykrywacz zadań. Ja walcie się. Ale... A tu wejdę, to co? A, czyli to jest misja fabularna. No, sobie tak popijam herbaczkę, ale lubię. Friends of Gandalf the Grey. Can you tell him we've arrived? Gandalf? Not seen him for 6 months. What do you know? W filmie było Gandalf. Kim jest Gandalf? A Frodo odpowiadał, że to jest taki wysoki, z czapką w szpik i zarośnięty bardzo. Sorry, że tak wzdycham. Życie moje nie ma sensu. Szkoła się kończy. A nie mam nic do roboty. Nie, no żartuję. Muszę nagrywać dla was tak regularnie. A co to za złoty pierścień? A co to za magiczna sztuczka? A co to było? Widzę cię. Super. To może zdejmij pierścionek. To się zgadza. Muszę kupić pop filter, bo chyba wam dmucham w ten. Dmucham wam w mój mikrofon. Nazgulami są. Są upiorami pierścienia są. Nieustannie czują obecność pierścienia, czują. Dobra, i teraz się zaczyna misja już? Normalnie? Czy... Jo, jestem Aragornem! A czy mogę wyjąć metrilową łopatkę? O, mogę wyjąć metrilową łopatkę, kręcę Aragornem! Bierę. Wow! To jest... Ej! Ej, no wziął mi metrilową łopatkę. Dobra. Dobra, tylko... No, kurczę, szkoda trochę. Bo on jednak walczy swoją główną bronią, bo metrilową łopatkę to tylko tak sobie... Nie zbieram tego shitu. W ogóle dziwi mnie ogrom tej mapy, że wow, fajnie to zrobili, nie? O, lewo. A czy jest jakiś sprint? Czy to nie... Aha.
A, wolę być Aragornem z moją mytrilową łopatką. O, czy to jest kolejny posąg podróżny? Pewnie jakiś quest jest. Nie obchodzi mnie to. Tak, to jest posąg podróżny. Ale to co, ja się mogę do nich tepać? Wichrowy czub. Aha, bo ja się muszę zmierzyć. Aha, no dobra, okej. Okay. Ja muszę iść na wichrowy czub. Param, param. Super, że... Znaczy, super. Troszeczkę szkoda, że to tak tepa samo z siebie. To mogę pomijać, ale po co? Możecie sobie poglądać ładne arty. Ale po co wybierzecie miecz? I tak będę walczył moją mytrilową łopatką. Aha. Muszę znaleźć trzy kawałki drewna. Z czym ty biegasz? Z patelnią, ale nie, nie, nie. Ty byś... Mytrilową łopatkę. Nie możesz. Jaki żal. Mytrilowa łopatka jest lepsza. No mówię ci. To mogę łowić. I pewnie będę miał nawet questa z łowieniem. Coś tak. O, pewnie z tego będzie jeszcze ten. Z tego będzie jeszcze kawałek drewna. Oczywiście, że będzie z tego kawałek drewna. Mogę się domyślić. No, łap. Weź go. Dobra. Z czego jeszcze można drewno wykminić? Z tego? Co to jest? A, mogę zasadzić roślinkę. W sumie zasadzę, czemu nie? No. A spoko, że nie muszę łopatki wyjmować, tylko ona sama się wyjmie. Dobra. Tu rozwalimy to. Tak, o, dla pewności. Dla pieniędzorów Lego. Czy mogę cię obudzić? Co ja tam uderzyłem? Okej, okay, rozwaliłem coś, z czego poleciały pieniądze. Aha, wyjście ciemności. Co ja mogę z tym zrobić? Mogę wziąć owoc. I go muszę na patelnię od razu wsadzić. Takie buciury. Ciekawe. A dlaczego tylko jeden wsadziłem na patelnię? Jaka lipa ty. A, to mogę poskładać, tak? Jedną całość. No. No, to zaczęło mi się lepszyć. Dobra. Na pewno tak nie wejdziesz. Ok, wciśnij B, aby wejść do wąskich przejść. Tam jaskę. Nie doczytałem. O, proszę! Pewnie tu będzie ostatni kawałek drewna. Teraz pytanie, skąd wiedziałem. Dobra, ale nie, nie, jeszcze nie. Przejdziemy się do końca, tam widzę coś ciekawego. Jajka! Czy jajko mogę podwędzić i... Oczywiście, że mogę jajko podwędzić. Teraz, czy... Jak... Aha, no okej. Chciałem się zapytać, czy jak zeskoczę, to przeżyję. Ale wygląda na to, że bez problemu... No, wrzuć to tutaj. A to weź. Aha, tam to mam podpalić. No dajesz, podpal. Podpal ognisko. Super. A, i od razu mam położyć patelnię. A, muszę jeszcze rybkę złowić. No tak, powiedziałem to przed chwilą. Łowienie ryb jest całkiem przyjemne, jakiś lowasz. A nie jak w Minecrafcie. Uuu, dałem radę. Pewnie X. A, wiedziałem. Okej, okay, wyciągnij rybkę.
No, a ty sam ją weź, bo ty lubisz ten patelnię wszystko kłaść. Dobra. Patelnia jest pełna, aż mogę teraz na mnie. Mogę być pełną patelnią. No dobra. Chiebaski chrupiący boczek, tak? Ale jak oni to zrobili, skoro z tego co pamiętam, to tam pomidor był włożony, rybka i jajko. A boczek to jest przecież mięso. I chiebaska też. Oj, przejebaliście. Nie przeklinać, bo to jest seria Lego, może to dzieci oglądają. Przekichaliście. Sprawkę. Dobra, jakiś czas mnie nie ogranicza, to może rozwalę te liściory tutaj. Tak? Mogę? Gdzie jest Frodo? Wyjmijmy trillową łopatkę. No, naprawdę nie mogę nikim wyjąć mojej metrillowej łopatki? Ktoś mądry pewnie podliczy, ile razy użyłem słowa metrillowa łopatka. Nie obchodź. Metrillowa łopatka zawsze jest spoko. Coś... Czuję, że z tego coś będę mógł zbudować. Mówiłem. Ja mam zawsze takie przeczucie dobre. No ale nie lubię tych cutscenek, to nie są cutscenki. Takich, no w sumie nie wiem co to jest. Ale nie lubię tych scenek. Bo... A co to? Bo wtedy pieniążki się niszczą, psują się. Ale tak to dla pieniążków samo. Muszę mieć to... Hits. Hits. Okej. Okay. A, dobra, przejście mi się normalnie odblokowało. No, ale rozwal to. Ja niczego... O, to są kwiatki, które nawet trzeba rozwalić, kolorowe. Okej. Okay. Co to? Bum. Dobra. A czy mogę stąd? Ty. A, to nie jest wyskocznie, no dobra. A sam, z moją łopatką. A, to trochę będzie potrzebny sam. Jak mi się coś wydaje. Oczywiście, że będzie potrzebny sam. Samwise Gamgee! Gandzia. Ty jesteś sam? Okej, okay, no to boisz się. Jesteś sam? Nie, jestem przyzwyczajony. Sorry, żałosne trochę. Podpal to sam! Tak! Zrób to! Do it, fagot! I znowu, nie? Dzieci, sorry. Tak? A w sumie co mnie to obchodzi? No, jestem ciekaw, czy w ogóle jakieś dzieci mnie oglądają. I nie mam na myśli was, gimbuski drogie. Tylko przedział wiekowy jeszcze niższy. No i patrzcie, te pieniążki w dół jeszcze lecą. No co się... O, o co to mam zrobić? Y? A, potrzebny mi w drugi ten. Druga postać. Chciałabym... A, most. Most z... Bez niczego. A to co to jest? O, oh, pen. A może otworzę tu moją metrillową łopatką? Nie, to nie jest metrillowa, ale zawsze łopatka. O, panie! Chyba mu się zginęło, co? Ej, a tam nic nie było do wzięcia? O, oh, oh. Halo. To jest jakby mi się pad zacinał. Czyli swoje lata ma. To jest biały pad od Xboxa. Pamiętacie biały pad od Xboxa? No ja też nie. Sam. Sam! Aha, ja byłem samym. Boże. Pora na zieloną herbatkę. Dobra jest.
Polecam wam zielone herbatki. Dobre są. Hyc, hyżo. Skaż tam, jedziesz. Jedziesz mały. A, muszę trzymać B. I co teraz? Sekunda, sprawdzę, która godzina jest. A i w sumie to już długo się ten odcinek nagrywa. A gdzie tu jeszcze walka z jakimś tym bossem? No ale cóż, trzeba. Chyba, że to na party podzielę. A to będzie chamskie, nie? Znaczy zależy. Jeśli będzie miał 25 minut, to spoko. Jeżeli będzie miał... Jak ja mam teraz do tego dojść? Bo tak naprawdę nie chce mi się... Nie chce mi się długich odcinków rzucać, bo to nikt tego nie ogląda. A, stąd nawet spać nie idzie na to. Co ja się cykam. Ale tu jest coś, co chyba mogę rozwalić łopatką. Tak, mogę? Jest sam. Weź łopatkę. Ja zwrócę. No dobra, jak nie możesz, to nie, nie będę się z tym pierdzielił. O. Teraz walka z bossem. Spoiler, ho, ho, ho. A co to? Black Raider. Czy on ma mitrylową łopatkę? Twoja patelnia! Gdybyś zasłonił się łopatką, byłoby inaczej. Tak, Frodo, załóż pierścień. Ucieknij. Brum, brum. I co teraz? A, muszę ich podpalić. Potrzebuję drewna, to co? Muszę rozwalić to, tak? A z tego będzie drewno. Jak mnie to przełączanie się denerwuje, nie? Znaczy, będąc tym Frodem, to ja chyba zrobiłem dwa stanowiska, nie? Do podpalenia. O właśnie, tutaj jest jeszcze jedno. Podczas podpalania jestem nieśmiertelny. Dobrze. Spalił się jeden. Co jeszcze słyszałem? O. Teraz potrzebuję Froda. Który ma problem. Co ty złożysz? Stosik do podpalenia. To było w sumie logiczne. Nie, nie, proszę, nie podpalaj, to są pieniążki! One znikną! Jaki żal! Mi się Gimli przyda. O, no to nie wpadłem, że z kamiennego posągu mogę zrobić drewniane stoisko... Palenisko w sumie to się nazywa. Co za dźwięk? Nie, 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 nie! Sam, chodź tu. Ci ludzie się cykają, takie cioty. Nie pomogę wam, ale pieniążki wezmę. Dobra. To jest to palenisko, nie stanowisko. Podpalmy je. Oni chyba mają z tego, woda. Dobra, tu jest jeszcze palenisko, tutaj. To jest miejsce, w którym mogę zasadzić roślinkę. Okej. Okay. O, mogę się bić z czarnym miejscem.
Dobra, ostatnie palenisko, spoko. O, nie wybiję tam takim mieczem, bo się skalę. O, ty szmaciaro! No ty gnojaro, ty. Muszę go odepchnąć, bo on mi to rozwali. Znowu. Chyba, że zdążę teraz. Zdążę rozwalić, dobra. No i jest 5 ognisk. Co teraz? Skąd ty wyjąłeś kaśnicę? Skubany. Zginiesz marnie, zginiesz marnie. No i co wywijasz tak tym mieczem? Co wywijasz? Włodo! Pewnie mam podpalić, co? Ciekawa sprawa. To jest gdzieś jeszcze palenisko jakieś? Aha, muszę na nowo paleniska robić. Aha, dobra. To było w sumie nawet logiczne. Teraz muszę znaleźć jeszcze jakieś dwa patyki, tak. Aha, dobra, czyli kamieniami muszę rzucać te tutaj, o, cygańskie. Co mam rzucić? W to. Nie bij mnie. Nie bij mnie. Ale on mnie nie rozbił. O nie! Ognie mnie nie rozwalili, jest chociaż dobrze. Jakby mnie ognie rozwalili, to by było źle. Dobra, uciekamy. No. Tu był jeszcze chyba jeden kamień. No właśnie, tutaj był. Uważaj! Samuels, uważaj! Nie Samuels, Aragorn. Dobra, dobra! Nie bij mnie. Ogień nadal jest, więc jest dobrze. Nie, nie! Nie bij. Jeszcze jeden kamyszek muszę znaleźć. No, tak raczej kamyszka nie rozwala. To chyba nie o to nawet chodzi. Znalazłem jakiś sekret. No i rozwalił mnie. Szczerze powiedział, wyjmij mi trzeba łopatkę. Nie możesz. Szczerze powiedziawszy, nie wiem co teraz. Bo... Kurczę, nie wiem gdzie jest jeszcze jeden ten kamyk do rzucania w drewno. Czy to jest save game? A, no ale zapiszmy. Warto mieć zapisaną grę już. No zaś. No, tam się cygan. Słyszę to jak coś lata. Może to wywijał mieczem, coś może da. Może ty sam podwędziłeś mi jedną? Oczywiście, że sam podwędził mi jedną pochodnię. Te wybuchy, wow. Medkit widzę. Trzeba było elfickich leków. Dobra, czyli to już jest koniec, tak? Nie ma już nic. Jesteśmy wolni. Możemy iść. Yo. Dobra, to by było na tyle z tego odcinka. Ja się z wami żegnam. Komentujcie.
subskrybujcie, lajkujcie, jeśli się podobało. Udostępniajcie znajomym, żeby wiedzieli, co robię ja na tym polskim YouTube, tak? I co? Do zobaczenia w następnym odcinku, który będzie bodajże... W sumie ciężko mi powiedzieć. Bo dzisiaj jest sobota. A nie wiem, ile ten odcinek będzie długi. No dobra, załóżmy, że nie jest podzielony. A jak jest, to będzie jeszcze w niedzielę, więc... No dobra, nieważne. To będzie, więc... Widzimy się w następnym odcinku. Cześć!